Superbet, sponsorem głównym GKS-u Tychy. Trenerze, no podobno w życiu nic dwa razy się nie zdarza, ale był czerwiec 2020 roku, GKS Tychy przegrywa 2-4, trener Komornicki rezygnuje i drużynę przejmuje duet szkoleniowców Zadylak-Chorwat. Wtedy był szok i niedowierzanie, a jaka reakcja była dzisiaj? Reakcja dzisiaj była bardzo podobna, bo sytuacja znowu zrobiła się taka trochę trudna i nie ma co ukrywać, że no trzeba zrobić wszystko, żeby tą drużynę z tego marazmu wyciągnąć. Z takiego marazmu, że tak powiem, stricte piłkarskiego, bo tutaj widzę duże braki i no nie zostało nic innego. No ja jestem wychowankiem tego klubu, jestem zawsze na posterunku w tym klubie i zrobię wszystko, żeby udało się z tego wyjść. A który moment był trudniejszy? Ten w czerwcu 2020 roku, gdzie jadąc do Suwałk musieliśmy zdobyć 3 punkty, żeby no mieć już przynajmniej na ten moment spokojne utrzymanie, czy ten, który jest teraz obecnie? Wydaje mi się, że tamten był trochę trudniejszy, bo tak jak wspomniałeś, tam była bliska odległość tej grupy walczącej o utrzymanie do nas i to spotkanie myśmy w Suwałkach po prostu wyrwali przeciwnikowi z gardła. Myśmy po prostu musieli tam wygrać i to zrobiliśmy, trochę złapaliśmy wtedy spokoju i weszliśmy na tak, że tak powiem, właściwy tor. No dzisiaj jest sytuacja taka, że my mamy 3 punkty do grupy barażowej o grę o ekstraklasę i chyba w tym kierunku mimo wszystko musimy patrzeć. No, musimy wykonać naprawdę ciężką pracę, żeby zacząć grać w piłkę. I bo to nam tylko może dać tak naprawdę tą grę o wymarzony cel, jaki jest w tym mieście, o tą grę w barażach. Ale to, co było 2 lata temu, też chyba teraz takiego kopa może wam dodać, bo po tym zwycięstwie w Suwałkach były kolejne dobre mecze i z drużyny, która miała walczyć o utrzymanie, była realna szansa nawet na to, żeby zagrać w barażach, bo pamiętamy to spotkanie na wodzie rozgrywane z Puszczą Niepołomice i też chyba warto to przypomnieć, co było w czerwcu tego roku, 2020 roku. Zgadza się, no ten mecz z Puszczą to było rzeczywiście takie nieszczęście. No, my staliśmy wtedy w tunelu, byliśmy przerażeni tym, co się dzieje z pogodą, bo tam naprawdę wszystko było dograne co do ostatniego szczegółu, cała koncepcja na mecz, cały plan, jak go mamy rozegrać i tak dalej. Drużyna była przygotowana, drużyna była na fali, no i pogoda nam, że tak śmiem twierdzić, zabrała to, co chcieliśmy zrobić. Natomiast dzisiaj podkreślę jeszcze raz, no my musimy zacząć grać w piłkę. No, cel jest jasno określony, to jest piłka nożna. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest tylko sport, ale no sama nazwa piłka nożna zobowiązuje do tego, żeby w nią grać, a my tutaj na tym leżymy. W piątek rano dowiaduje się o tym, że wspólnie z Przemkiem Pitrym obejmujecie pierwszy zespół. Jest jednostka treningowa w piątek, druga w sobotę i trzecia w niedzielę. Co w ogóle można zrobić w tak krótkim czasie? Jakie są twoje priorytety? Co już za tobą, a co jeszcze przed tobą, jeśli chodzi o taką pracę z drużyną? No tutaj bardzo ważną rzeczą jest mądry trening z zespołem. Przede wszystkim trzeba zaproponować chłopakom pomysł na mecz z Polkowicami, jak chcemy w tym meczu wyglądać, jak będziemy w tym meczu funkcjonować. My to musimy przepracować na treningu, zrobić to na treningu, jak to później wyjdzie w meczu. No to tego dzisiaj nie powiemy, no bo to jak to jest tylko sport i ten czas jest naprawdę bardzo krótki. Natomiast na pewno bardzo ważną sprawą jest też podejście mentalne i tutaj rozmowy z zawodnikami no muszą się odbyć indywidualne albo w takich mniejszych grupach. No od tego nie uciekniemy. Zostawiasz drugą drużynę GKS-u tych w fotelu lidera. Czy ci zawodnicy, którzy do tej pory trenowali z drugim zespołem, oni ponownie zostaną włączeni do pierwszej drużyny? Tak, na pewno tak. No, Kacper Janiak i Sebastian Steblecki są nam tutaj na dzień dzisiejszy bardzo potrzebni. Ja myślę, że też jakiś taki impuls ich strony wpłynie na tą szatnię. Tego od nich oczekuję.
widziałem w nich takie dzisiaj zadowolenie z tej decyzji, że wracają, że są potrzebni, że temu zespołowi mogą pomóc. Ja na to bardzo liczę, ale myślę też, że mogą to nie być ostatnie wzmocnienia z drugiego zespołu. Superbet, sponsorem głównym GKS Utychy. Elmax, oficjalny sponsor GKS Utychy.